Kompendium Natura po polsku. Róża dzika, rosa kanina, różowate to krzew o wysokości od 1 do 3 metrów, czasem nawet wyższy, z mocnymi zakrzywionymi kolcami. Gałęzie są zwieszające się. Liście są skrętoległe, nieparzystopierzaste, posiadające od 5 do 7 obustronnie nagich, jajowatych i ostro piłkowanych listków. Ogonki liściowe są nagie. Kwiaty, które nie pachną lub pachną tylko słabo, wyrastają z pachwin liści zazwyczaj pojedynczo, rzadziej grupami po trzy lub cztery. Płatki korony mają różowe zabarwienie, aż do prawie białych i osiągają długość do dwóch centymetrów. Działki kielicha po okresie kwitnienia odginają się do tyłu i odpadają przed dojrzewaniem. Jajowate, czerwone owoce pozorne mają długość od jednego i pół do dwóch centymetrów. Bardzo podobna róża zaroślowa, rosa dumetorum, była dawniej uważana za drobny gatunek lub podgatunek róży dzikiej. Obecnie uznaje się ją za odrębny gatunek, choć różni się od róży dzikiej tylko kilkoma cechami. U róży zaroślowej listki są przynajmniej od spodu owłosione wzdłuż nerwów, a ogonki liściowe są pokryte kutnerem. Siedlisko róży dzikiej to brzegi lasów, przydroża, zarośla, żywopłoty, zakrzewienia śródpolne i suche zbocza. Chętnie rośnie na luźnej i głębokiej glebie. Jej rozmieszczenie obejmuje niemal całą Europę. W Polsce jest pospolita na całym obszarze, ale w Karpatach występuje tylko na niższych wysokościach, w tatrach maksymalnie do 1150 metrów nad poziomem morza. Okres kwitnienia róży dzikiej przypada prawie wyłącznie na czerwiec, czasami w Polsce od połowy maja. Owoce dzikiej róży dojrzewają od września. Oprócz kwasów owocowych zawierają substancje mineralne, cukry, garbniki i wiele witamin, zwłaszcza witaminę C. Owoce te są zbierane do przygotowania wybornej marmolady, a także można je wykorzystać do produkcji wina. Suszone owoce róży nadają się do przygotowania aromatycznej i kwaskowatej domowej herbatki. Kompendium Natura po polsku.